Witam serdecznie, Roman Koserski, oglądacie Extra Time. Rodzice, bardzo ważne ogniwo w szkoleniu dzieci i młodzieży. Wiemy, że na co dzień spędzamy czas ze swoimi pociechami. Wiem, bo też mają takiego skraba jak mój syn Jakub Koserski, który teraz gra w piłkę. I wiem, ile to trzeba obowiązków, poświęcenia, by ten chłopak miał wszystko też przygotowane, ale on też musi spełniać swoje obowiązki w domu, nie zapominajmy o tym. Czyli przede wszystkim dbać o to, o jego higienę, żeby jadł dobre produkty, nie pozwalać na to, by się obżerał byle czym, a mamy na to wpływ, nawet przed telewizorem. Jak siedzi, pamiętajmy, by ten dzieciak był pilnowany. Druga sprawa, wiadomo, jest kontakt między trenerem a rodzicem, czyli sprawa pomocy w wielu szkółkach, pomocy temu trenerowi, pomocy w organizowaniu tego życia klubowego, bo to jest też życie tego naszego syna, który jest w grupie młodzieży. On musi się nauczyć, że okej, jest indywidualistą, że gra na jakiejś pozycji, że się od niego wymaga, ale ogólnie jesteśmy w zespole, spojrzymy jakąś fajną grupę ludzi. Znamy to określenie KOR, czyli Komitet Oszalałych Rodziców. To się nie wzięło z byle czego, to stwierdzenie. Wiemy, jak nieraz ta sytuacja wygląda na boiskach młodzieżowych. Nie może tak być. Nie może być tak, że dzieci to obserwują z boiska, denerwują się, jeszcze pokrzykujemy na nie, mówimy, co mają zrobić, jak ma grać, krytykujemy je na boisku. To nie tak. Kibicujmy swojej drużynie, ale nie wtrącajmy się w szkolenie. Trener ma uprawnienia, trener za to odpowiada. I naprawdę to trener jest tutaj najważniejszą postacią i te dzieci mają się słuchać właśnie trenera. Natomiast najgorsze jest też to, że rozliczamy zaraz po meczach te dzieci, że krzyczymy na nie, że w domu jeszcze jakieś dyskusje. No to naprawdę trzeba do tego podejść troszeczkę z dystansem. I tu wielka prośba, byśmy, tak jak mówiłem, pomagali tym naszym młodzieńcom, tym naszym dzieciakom wyrosnąć na fajnych ludzi, a nie jakichś zestresowanych i zagubionych, więc to jest część bardzo ważna. Atmosfera po meczu, o tym, by, tak jak mówiłem, tworzyć jeden fajny klub, jedną fajną jakąś rodzinę w pewnym okresie życia naszego dziecka. To wszystko. Także miłej zabawy, spokoju, wytrwałości i pomocy tym klubom w organizacji, bo my rodzice możemy też dużo zrobić, pomóc.